sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czym Amiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Już mniej więcej z podobnym głosem, chociaż jeszcze trochę chory, ale jesteśmy ponownie w niepotęcie. Co prawda poprzedni materiał był we wrześniu, ale teraz jesteśmy tutaj ponownie i teraz zobaczycie, że prawie wszystko jest już oddane do użytku i prawie wszystko działa, jak już powinno działać. Ale o tym więcej, jak zwykle, Jakub Sykut. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na przystanku kolejowym Nieporęt. Przed wakacjami stary most nad kanałem Żerańskim został zdemontowany, a już teraz na jego miejsce powstał nowy. Most, jak i przystanek są w pełni przejezdne. Na przystanku zatrzymują się pociągi SKM oraz KM. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Wracając do meritum, tak jak Sykut powiedział, trzeba powiedzieć, że faktycznie nowy most dosyć mocno odmienił krajobraz. Jest biały. Nie, ale tak już zupełnie szczerze mówiąc, to różnica jest, bym powiedział, dosyć mocna, ponieważ pociągi chociażby tutaj dosyć mocno mogły dzięki temu nowemu obiektowi przyspieszyć. Przypomnę tylko, że na starym obiekcie maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich to było 40 km na godzinę. Teraz można jeździć 60 km szybciej, nie 60 razy, dzięki czemu maksymalna prędkość na tym obiekcie to jest aż 100 km na godzinę. Spójrzcie tylko na niego. Konstrukcja też całkowicie się zmieniła, ponieważ teraz, jak widzicie, mamy tutaj całkowicie nowy most. Stalowy z bezpośrednio podkładami też tutaj betonowymi na samym obiekcie z tłuczniem. Na starym moście były drewniane podkłady, sam most był też częściowo drewniany i nie było w ogóle tłucznia. Tutaj mamy sam przystanek kolejowy Nieporęt, co do którego dużo nie mogę powiedzieć. Czy jest to stosowane do osób niepełnosprawnych? Powiedziałbym, że tak, chociaż podjazd pod tą pochylnią no, na pewno nie jest niesamowitym wydarzeniem dla każdej osoby. A co do pozostałych elementów, to oczywiście jest całkowicie dostosowane. Jeżdżą tutaj pociągi, tak jak powiedział Sykut, i SKM, i KM, więc całkowicie jest tutaj wszystko zrealizowane. I w niedalekiej okolicy jest oczywiście Zalew Zegrzyński, do którego już niedługo będą jeździć również pociągi linii SKM S4, ale to już trochę w inne miejsce, bo do Zegrza Południowego, a to będzie oddane do użytku nie wcześniej niż w połowie najbliższego roku, ale najprawdopodobniej jednak w okolicach grudnia. Co nie zmienia faktu, że o tamtej inwestycji mówiłem w innym materiale, więc jak coś, to macie tutaj link do niego teraz w opisie i w karcie. A co do samego przystanku, mogę tylko powiedzieć jeszcze i wyłącznie to, iż jest całkiem pusto na nim. I brakuje tutaj czegoś, czego faktycznie nie ma. Według mnie to mogło powstać podczas tej przebudowy, chociaż czas wykonania był bardzo krótki. Chodzi mi oczywiście o to, iż nowy most kolejowy powstał tylko i wyłącznie dla pociągów. Jednocześnie według mnie mogło tutaj powstać na starej konstrukcji wyremontowanej, albo chociaż z boku mała, wąska, nie wiem, na metr szerokości kładka dla pieszych, aby mogli przechodzić nawet wzdłuż tej torowiska. Oczywiście z wszelkimi barierkami, żeby było bezpieczeństwo i BHP zachowane, ale dzięki temu na spokojnie piesi mogliby dojść również z drugiej części Nieporętu w lepszy sposób do tego przystanku. Aktualnie albo muszą w pełni legalnie iść na okrągło i dosyć ładnie chodzić naokoło właśnie kanału żeleńskiego, albo po prostu iść po torach. I nie będę ukrywać, że widzieliśmy, jak Sykutem tutaj nagrywaliśmy tę relację, paranaście, no może posadziłem z paranaście osób, ale parę osób tutaj faktycznie miało okazję w ten sposób przychodzić. Tu przy okazji widzieliście szynobusa, który przyjechał. Teraz macie zdjęcia bezpośrednio z września, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało właśnie jakiś czas temu. Czyli mniej więcej, no teraz już 3 miesiące temu, bo ten film wszedł trochę za późno. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, pociągi tutaj nie jeździły wtedy, we wrześniu. Ruch był całkowicie wstrzymany na tym odcinku, czyli od Wieliszewa tutaj przez Nieporęt i tam jeszcze kawałek dalej. A tutaj mogliśmy zobaczyć, jak powstawał nowy obiekt. Sam obiekt powstał w dosyć ciekawy sposób, czyli ten cały most, ponieważ został nasunięty z boku. Najpierw została rozebrana cała konstrukcja, tak jak Sykut powiedział, wakacje, po czym pojawiła się nowa konstrukcja, którą właśnie teraz możecie tutaj zaobserwować. Jak widzicie, we wrześniu jeszcze nie było ani tłucznia, ani szyn. To był świeżo tutaj postawiony ten obiekt. Jak widzicie, z boku są jeszcze szyny, po których właśnie był przesunięty i nasunięty tutaj od boku, aby szybciej to
kiedy mogło wszystko powstać i aby jak najmniejszy był czas wyłączenia z użytku tej linii. Jak widzicie, tak jak powiedziałem przed chwilą, jeszcze jest świeża płyta na tej całości, no i też przyczółki nie były zasypane jeszcze jakkolwiek i to się oczywiście już teraz całkowicie zmieniło. Zwróćcie uwagę, że tutaj po lewej stronie jest zaplecze budowy i to, jak tutaj macie zdjęcia właśnie z września, dużo się tutaj nie zmieniło w porównaniu z tym, jak to wygląda aktualnie. Tutaj jeszcze drobne prace w listopadzie były realizowane, ale to wszystko już mniej więcej jest zakończone, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Większych tutaj prac nie ma. Z takich jeszcze informacji, które chciałbym wam powiedzieć, to pomijając to, że aktualnie prędkość dla pociągów pasażerskich to jest 100 km na godzinę, to jednak ta linia jest w głównej mierze użytkowana przez pociągi towarowe. I pociągi towarowe mogą tutaj jeździć z prędkością 40 km, jakie 40, 80 km na godzinę, nie będę mówić o poprzednich wynikach, bo poprzednie wyniki to naprawdę było coś strasznego po tym obiekcie. I też warto to podkreślić, bo tu Sykut zaraz wam powie dokładnie, czemu w tym momencie to było przebudowywane, że nie było jakiegoś lepszego terminu i że faktycznie PKP jest w stanie się dogadać z innymi podmiotami państwowymi, aby jak było jak najmniej utrudnień. Wiem, może to dziwić, ale faktycznie tak tutaj się wydarzyło. I trzeba to przyznać. A co wy sądzicie o tym nowym moście? Macie jakieś pytania, komentarze? Jesteście za tym, żeby tu był ruch pieszy? Czy może jesteście przeciwni? I w ogóle mi się nie podoba to, jak on tutaj wygląda. Czy dużo odbiega od tego, jak to wyglądało wcześniej? Nie wiem. Chociaż raczej nie. Oczywiście żartuję. 3 km za mną, na drodze krajowej 61, na trasie pomiędzy Legionowem a Zegrzem, powstał wiadukt kolejowy. Powstał on w tym samym czasie, co most nad kanałem Żerańskim, dzięki czemu na przystanku Nieporęt ruch został wznowiony. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i to, co dokładnie tylko teraz Sykut powiedział. W tym samym czasie GDDiK, realizując tutaj poszerzenie tej drogi, którą właśnie teraz widzicie, musiało przebudować ten wiadukt. I zrobili to w tym samym czasie, kiedy to było PKP. Z tym, że to PKP się dostosowało do GDDiK. Ale warto podkreślić tutaj, że to już jest koniec tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Warto tutaj podkreślić, że pozostała tutaj przestrzeń jak coś na drugi wiadukt, na drugi tor. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!